Odpaliłem właśnie moją kruchą Amazonkę. Zobaczymy, czy uda się przeżyć kolejny odcinek. Skończyliśmy na lodowym trakcie. Możemy albo iść w kierunku Nihlathaka, szukać portalu w salach bólu, albo szukać portalu na zamarzniętej tundrze. Dobra, wiecie co? Może zrobimy tak. Poziomu chyba i tak nie zdobędę, zanim dojdę do tej zamarzniętej tundry. Także może najpierw sobie załatwimy sprawy z Nihlathakiem. Już na Nightmare ten portal aż taki nie jest bardzo potrzebny, aby resetować te sprzęty, które ma Ania. Także chyba moglibyśmy śmiało iść w kierunku Nihlathaka. Dobra, próbujemy. Tutaj na starcie trzeba bardzo uważać na tę zasadzkę, na szarżujących zombiaków. Nie wiem, gdzie tutaj najlepiej jest stanąć. A, żeby za bardzo mnie nie mogli atakować. O, już wstają, już wstają. Fajnie by było im ich tam zarzucać tymi moimi oszczepami. Najemnik tutaj coś kombinuje, próbuje ich jakoś wyciągnąć. O, tu mam fajne pole do rzutu. Dobra, udało się. Część udało się załatwić. Tutaj nie mogę tego rzucić. Tam mogę rzucić, dobra. Nie chciałbym, żeby właśnie jakiś tutaj na mnie zaszarżował. Tam jeden by zaszarżował, to w sumie nic, ale jak już by dwóch zaszarżowało i trafiło, no to mogłoby się to źle skończyć. Oni jeszcze tutaj wstawać mogą, dlatego od razu tam nie idę w teren. Poczekam chwilę. Zachowuję wielką ostrożność. Fajnie by było jednak jakoś tam się dostać na to piekło, zobaczyć jak to będzie szło. Dlatego fajnie by było jednak przeżyć. I tam, gdzie mamy 100% pewności, że jednak zagrożenie jest, no to tym bardziej trzeba uważać. Dobra, najemnikowi damy miksturkę. Znalazłem inną postacią halabardę z czterema miejscami na klejnot. Można by to olśnienie na upartego zrobić. No, ale zapomniałem jej przetransportować tutaj na tę moją postać. Czy ja tej w ogóle mam manę? Nie mam manę. Dobra, jeszcze się na chwilkę wrócę, wezmę manę. Zobaczymy, ale tam tuż przed balem, jak tam będą mogły te kosteczkowe istotki chodzić, no to fajnie by było jednak temu najemnikowi to olśnienie zrobić w broni, żeby on skuteczniej mógł takie istoty eliminować sam, żebym ja jednak nie musiał do nich zbytnio podchodzić. No pomijając to, że i tak w sumie zabijam ich wszystkich z daleka. Ale najemnik ogólnie na pewno musi przy nich tam wystać bez problemu. I móc ich zabijać też samodzielnie. No dobra, wracamy. Wracamy z maną. A olśnienie właśnie nie tylko zapewnia szybszą regenerację many, ale także właśnie zwiększa obrażenia. Nie pamiętam, o ile zwiększa. Czy jak to zrobię w halabardzie, to czy to będzie lepsze od tego Back de Corbinu, którego używa najemnik? No, to się wszystko okaże. Dobra, tu jest chyba już oczyszczone. Tam jeszcze pryszczoskór będzie szedł trochę dalej z zaklętym ogniem. Także na niego też trzeba bardzo uważać. Zapodamy mu tutaj od razu rzut. Ojej, kutko, to się trzeba dobrze ustawić. Nie bardzo mi to idzie. Nie chciałbym, żeby... O, tu jeszcze na tyłach się obudzili, zobaczcie. Chcieli mnie wziąć z dwóch stron. Oho, idą, idą. Znaczy idzie na pewno jeden. Jakoś specjalnie wrażliwy na te błyskawice to on nie jest. Dobra, pamiętajcie, że mogą jeszcze wstać. Pryszczoskór. Padł. Okej, szkieletowa głowa. Wezmę tę szkieletową głowę, bo Luki teraz gra sobie nekromantą. Będziemy mu szukać też jakiejś fajnej głowy. Może coś ciekawego się uda znaleźć. On tam teraz z tymi szkieletami chodzi ostro. Czyli czegoś z tego drzewka będziemy szukać. Runa Ord bierzemy. Super mikstura leczenia też się przyda. Ostatnio sporo ich zużyłem. Fajnie mieć pod ręką właśnie te przede wszystkim super mikstury leczenia. O. No dobra, schodzimy do sal cierpienia. Tutaj jeszcze punktu nawigacyjnego nie będzie. Muszę szybko znaleźć zejście niżej. Zobaczymy, z jakimi wrogami tutaj będziemy mieli do czynienia. Skoczki. A, skoczki, nic strasznego. Skarabeusze ujdą. Ujdą. No, nie jest tak źle. Nie wiem, czy trzeci typ istot, czy jeszcze może zostać tutaj wygenerowany w tych salach cierpienia. Zaraz się to okaże. A może. A, i będą jeszcze ci szamani, którzy wskrzeszają te małe diabliki. Stanowczo trzeba szybko znaleźć przejście dalej. Niebezpiecznie tutaj ogólnie jest u Nihlathaka w tych wszystkich... na tych wszystkich poziomach. Bo
Nawet szybkie te diabliki tutaj są. Na Nightmare w piątym akcie. Zejdę sobie na sam dół. Tam stosunkowo często jest to przejście dalej. Może przy odrobince szczęścia będzie i tym razem. Zobaczymy. Och, no, strasznie szybcy są. Jakby nam wygenerowało jakiegoś bossa, to by mnie pewnie szybko dopadł. Schodzę na sam dół. No. Chyba nie będzie. Nie tym razem. Chociaż nie. Dobra, trzeba się zastanowić teraz. Najemnik nikogo nie widzi. Gdzie tu może być zejście dalej? Będziemy się trzymać tej lewej ściany jednak. Chyba podobny układ miałem na normalu, jak grałem. Też jakoś tak zszedłem na sam dół. Okazało się, że tego przejścia nie było. I w efekcie chyba znalazłem gdzieś tam na północy. Ciekawe, jak pójdzie tym razem. Na razie żadnego bossa tutaj nie mieliśmy. Chyba, że... Nie, no chyba identyczny układ miałem właśnie. Też jak szedłem na normalu, to chyba coś podobnego powiedziałem, że chyba, że właśnie tu wrogu będzie. No ale nie ma znowu. Złowroga kosa. Złowrogiej kosy to nie będziemy sprawdzać. Też to jest broń drzewcowa, no ale ona zręczności wymaga, tak? Ja nie wiem, czy mój najemnik... Nie. Jakby co, to mam tę halabardę na innej postaci. No to przełożymy. Idziemy dalej. Łajdź, dużo skoczków zamrażają. Pomimo tego, że nie ma bossa, taki skoczek jak trafi, to spowalnia. Niedobrze. Nie dość, że szybki, wkurzający, upierdliwy, to jeszcze zamraża. Okej. Tutaj dużo ich, to dobrze. Im więcej, tym szybciej padają dzięki tym moim błyskawicom. Dużo błyskawic jest generowanych. Podejdę sobie do szamana. Zgasimy go z bliska. A, coś podejrzewam, że na północy będzie to przejście. No ale na północ przejdziemy sobie drogą wschodnią. Przy ścianie. Żeby ściągać jak najmniej wrogów. Chodź. O, szczepy się kończą. Coś podobnego. To się rzadko zdarza. Musiałem zaniedbać reparację ostatnio. Może łyknę sobie miksturkę. Może wystarczy tych oszczepów jednak. No, zamrażają skubane skoczki. Ja będę atakował z bliska, jeśli tylko będę mógł. No, ale jeśli zobaczę sporą liczbę wrogów, no to trzeba wykonywać rzuty jednak, bo to nie ma żartów. Od takich zwykłych ciosów też się oczywiście broń psuje, czyli tak jakby te oszczepy schodziły. No ale nie za każdym ciosem, tak jak w przypadku rzutu, prawda? Okej, no może tu będzie przy odrobinie szczęścia, w lewo. Ale nie, to też nie to. Oj, czegoś się gdzieś tutaj nie wpakował. Przez chwilę nie było tej ikonki, że brakuje oszczepów. Zregenerowały się same. Chodź, mocno tu mnie klepią, życie schodzi. No, niby 75% odporności na błyskawice, ale schodzi to życie od tych błyskawic. Więcej ogólnie życia by się przydało, no ale muszę jeszcze dbać o ten blok. No nie ma łatwo, idziemy. Idziemy, niedługo poziomik wskoczy. To może znowu zainwestuję trochę więcej w żywotność. Zobaczymy jeszcze. Oszczepy się znowu zregenerowały same. Nie ma z nimi problemów. Uzupełnię sobie trochę many. Tak, i tutaj gdzieś będzie to przejście na poziom niżej i tam już znajdziemy sobie punkt nawigacyjny. Ogólnie też szybsze bieganie by mi się przydało. To jest bardzo ważny element defensywny dla takiej Amazonki. Duży talizman, może być. Klepiemy ich tutaj. Jeszcze jeden szaman. Dobra, to takie osobne pomieszczenie, nic tutaj ważnego nie ma. Ale wszystkie potencjalnie groźne istoty trzeba wybić, żeby nam na tyle nie siedziały. Mamy jeszcze jakieś mikstury leczące? Coś tutaj mamy. Kurde, mało tego. Najemnik coś tam chyba zobaczył, szedł w tamtym kierunku. Nie chcę, żeby tutaj coś za mną szło za chwilę. Ale żadnego bossa tutaj nie spotkaliśmy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. A, no pewnie dalibyśmy sobie z nim radę, może coś ciekawego by nam zostawił. O. Tak, chyba taki sam układ jak na normalu miałem. No dobra. Zobaczymy, jacy przeciwnicy czają się tutaj.
A, no tutaj. O. A, i ci leczący będą, tak? Akolici, czy jak oni się tutaj zwą? Hierofanta tutaj da. Kolcobrzytwa, czyli mamy też przeciwników strzelających. W przypadku szefa może być ciężko. Jeśli będzie miał zaklęte zimno zwłaszcza. Strażnik świątyni to nic takiego strasznego. Te małpy sobie mogą tutaj chodzić. Teraz tak, jadedowy kamień, no można by dla Lukiego sprawdzić, chociażby... Ale nie, gdzie nam dla Lukiego? Nekromantum teraz gra, to nie. Pójdziemy sobie, proszę ja was, prawą stroną teraz. Czasami ten punkt nawigacyjny tutaj z prawej strony jest. Na pewno z prawej strony może być złota skrzynka w takim charakterystycznym, podłużnym pomieszczeniu. Zamknięty hełm, dobra, trzeba na pewno wybijać też tych hierofantów, skoro już dają o sobie znać. No i to życie schodzi jednak, no schodzi, no. Nie ma żartów. Manę weźmiemy. No, chyba szefa tutaj nie ma. Na pewno już jacyś szefowie na Nightmare tutaj mogą siedzieć. Przed nich lathakiem, bo na normalu na pewno nie. O, to chyba to pomieszczenie będzie ze złotą skrzynką. To możemy się po nią od razu przejść, skoro już tu idę. Od razu wybijemy masę wrogów. Znowu mi się te oszczepy psują. Znaczy kończą. No i bez tego zimna mi tutaj. Nie, to nie jest to pomieszczenie. Za krótkie jest. Podobnie się zaczyna. Też takie właśnie kamienne jakby filary, coś takiego. Tylko musiałoby się ciągnąć dalej do góry. Wtedy mielibyśmy na pewno złotą skrzynkę. No trudno. Okej, musimy ustalić, gdzie może być to przejście dalej. Albo punkt nawigacyjny. Co on tutaj bije? Dobra, idziemy dołem. Punkt nawigacyjny na pewno może być jeszcze tam, w sumie w prawym dolnym rogu. Jest jakby taki korytarz prowadzący na ukos i tam czasami centralnie jest punkt nawigacyjny. No zobaczymy, czy tym razem tak będzie. A, jest boss. Nie wiem za bardzo, co ma. Zaklęty ogień. Chyba padł, tak, rozprysnął się. Oj, trują tutaj jeszcze tymi kolcami. Pałasz. Oj, trzeba dać najemnikowi miksturkę. Zdobyłem poziom. Super. Zgarniemy sobie trochę many. Wezmę od razu ten poziom. Zobaczymy przede wszystkim, jak stoję z blokiem. O, nie spadł. Nie spadł o 1%. To dobrze. Weźmiemy sobie w żywotność. O, fajnie by było do tych 800 chociaż dociągnąć, no nie? O, i co? Dalej wzmocnimy sobie obrażenia. Żywotność, element defensywny i błyskawica jako synergia elementów ofensywnych. Okej. Okay. Idziemy dalej. Chociaż nie, no nie idziemy dalej. Trzeba naprawić te oszczepy, bo się za chwilę obudzę z ręką w nocniku i dopiero będzie. O oszczepy trzeba dbać. Many mi nawet wpadało sporo po drodze. Zobaczymy tę głowę. Żelazny golem, słaba. 18 do życia, trochę lepiej. Trochę lepiej. 18 do życia, 8 do życia. No to nawet 8, 16, coś takiego moglibyśmy zrobić. To wyrzucić. O, jakoś tak. Zobaczymy jeszcze ten malutki talizman. Szybsze odzyskiwanie równowagi, 5%, 16 do many. Nie, to nie. Pierścionek jakiś fajny, wszystkie odporności 7, fajny. Fajny, w sumie 28 odporność. Fajny nawet. Zaraz coś wymyślimy. Jak ja stoję z odpornościami? Najmniej mamy... Znaczy najwięcej mamy na ogień. Czy jakiś pierścionek mi dodaje do ognia? Tutaj, 20. 20. Chyba nic się strasznego nie stanie. Zrobimy coś takiego. Te odporności się bardziej zrównoważą. I tak ten ogień przoduje masakrycznie. A to pewnie dlatego, że te buty mamy. No. Jak je zdejmę, to już jest okej. Okay. Jeśli chodzi o równowagę. O, ale taki pierścionek do wszystkich odporności dodający, fajna sprawa. Jak tam mana? Dobra, dokupimy jeszcze może troszkę many jednak. Handel. Ok,
Okej, okay, poziom 58. Trochę runek ostatnio przełożyłem znowu. Mamy dużo miejsca w skrzyni. Właściwie wszystkie runki przełożyłem. A, jak będziemy jakichś potrzebować, to będę przekładał po prostu z innych postaci. Mamy mikstury wzmocnienia tutaj, trzeba pamiętać o nich, jakby ich brakowało, aczkolwiek za często ich nie zużywam. Dobrego wieczora. Dobra, pierścionek sprzedamy, zreperujemy, czyli oszczepy zostały odnowione. Co to jest? O, 43-112. 43-112. Fajne nawet. Co, kupimy mu takie coś chyba, co? Najemnikowi będzie troszeczkę lepsze. No, 43-112. Stanowczo. Będzie trochę większe obrażenia miał. Dobra. Wracamy. Wracamy szukać tego punktu nawigacyjnego. No i przejścia dalej. No kurczę, nie wiem, czy się od razu z tym Nichlathakiem próbować rozprawić, czy jednak czekać. No z pomocy przy Nichlathaku chyba nie będę korzystał, co? Jakoś tam go podejdziemy sprytnie. Trzeba bardzo uważać na ten jego wybuch zwłok. Bardzo, bardzo. Ła, szybcy. O, sługa. Sługa. Spalił manę mi chyba. Chyba spalił manę. Dobra. Szturmowy hełm. Dla barbarzyńcy tylko, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Te super mikstury z leczeniem to ja jednak będę zbierał. Dobra. Zobaczymy. O, 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 będzie portal. Jest. Tak samo znowu jak ostatnio na normalu. Kurde. Taki sam układ, tylko nie pamiętam na normalu, gdzie ja teraz miałem to zejście niżej. Może tutaj od razu. Może być. Gdzieś tutaj, na samym dole. Tak jak szukałem na tym pierwszym poziomie. Bardzo dużo tutaj wrogów. Szybko padną. Zobaczcie, jak exp ładnie idzie. Ledwo zdobyłem poziom, już tamten pasek się tak sympatycznie przesuwa w prawo. Tak, zejdziemy tutaj na sam dół przy odrobinie szczęścia. Będzie to zejście od razu. Na pewno nie otwieram żadnej urny, nie ma mowy. Nie ma mowy, nie tutaj, za ciasno jest. Zwłaszcza, że mogą się pojawić nawet centralnie na mnie. Z jakąś aurą by wypadli, to by był problem wielki. Dobra. Fajnie by było jednak łyknąć sobie miksturkę. Coś tu strzelało przed chwilą. Ejdź. Trują, ostro trują tymi kolcami. Potężne trucizny mają. A to głównie jest zagrożenie dla najemnika, dla mnie mniejsze. Ten najemnik się jakoś tak trudniej odtruwa niż ja. Ciężej mu to wychodzi. No dobra, no to nawet nie jest chyba kwestia odporności zbytnie. On ma na trucizny też 75%. Ładnie mu ogólnie idzie z tymi odpornościami. Pewnie też niedługo zdobędzie poziom. Znowu mu te odporności wzrosną. Fajna sprawa. Nie, to nie będzie tutaj. Gdyby miało być na dole, to już byśmy zobaczyli to przejście. No, miejmy nadzieję, że znajdziemy, zanim spotkamy jakiegoś bossa, który nas zaciuka tutaj. W tych salach bólu. Runę Idh możemy wziąć. O, o, jest! Mamy zejście. Huch, mamy zejście. Teraz tak. O, sale nieszczęścia. Sale nieszczęścia. Jeżeli będą te takie trujące żmioszpony, to zwijamy się stąd. To od razu się zwijamy. Fajnie, że jakby one miały tutaj być, to żeby najemnik je zauważył wcześniej. Bardzo się boję tych żmioszponów trujących. Nędzny plugawiciel. Nic strasznego. Ale te żmioszpony... Jak je zobaczycie... Są! To one. Dobra, ja się stąd zwijam. Sorry. Te ich trucizny są masakryczne. Dobra, no chyba, że je poprawili już, ale nie sądzę. Wiem, że na pewno kiedyś był bug z nim, jeśli chodzi o najemnika. W ogóle te resisty nie działały. Ten najemnik to padał momentalnie czasami, jak taką serię mu walnęli. To inaczej zrobimy. Nichlathaka zabijemy pod innym, za innym podejściem, jak nie będzie tych węży. Nie w trybie hardcore. Znaczy, w trybie hardcore zabijemy, ale nie w trybie hardcore w sensie, że w trybie hardcore nie będę ryzykował starcia z nimi. Czyli tak, idziemy teraz w takim wypadku szukać waypointa.
Jak to była ta zamarznięta tundra, to się chyba nazywało, Czyli tak? Wielki Północ? Od razu zobaczymy jeszcze halabardę, może jakaś lepsza. 42 do maksymalnych obrażeń, no ale to nie. Dobra, skoczymy jeszcze do Malach, kupimy więcej many. No w każdym razie waypoint u nich Radhaka mamy zaznaczony, to już będzie można tam go przy następnym podejściu szybciej znaleźć. Idziemy teraz szukać waypointa na zamarzniętej tundrze. Tak to się chyba nazywało. Tak, zamarznięta tundra, czyli musimy wyruszyć z lodowego traktu. Zobaczymy, jakich przeciwników nam tutaj wylosowało. Czeluściowa żmija. O, te żmije to akurat mogą sobie być. Nie są takie groźne. O, wielki talizman, bierzemy. Jednak wolałbym górą iść, chociaż ja wiem. No to nie, no górą. Znaczy górą, w sensie, że w górę. Tutaj, trzymając się tej lewej krawędzi. Jakoś mam takie przeczucie, że gdzieś tutaj będzie to przejście dalej. Wirujący kryształ. No, bezpowiekie oko Talarasza to jeszcze nie jest. Idziemy dalej. No, na tych trzeba uważać, mogą generować ogłuszenie, jak trafią. No i czekamy na pierwszego bossa. Na lodowym trakcie. Byle nie był zbyt szybki. Już mamy zaplecze. Także jakby co, będziemy się mogli od niego odsuwać i go ostrzeliwać. Dobrze, że nie ma tutaj, przynajmniej na razie, żadnych strzelających przeciwników. Z tymi to sobie bez problemu poradzimy. Jacy by oni nie byli. Dobra. Szmaragd? No dobra, wezmę ten szmaragd. Znaczy tak, zwykłych kamieni już nie biorę. Biorę tylko kamienie bez skazy. No chyba że ametyst albo rubin by wypadł. Zwykły, no to może bym się pokusił. O nie, tutaj nie idziemy. Ale załatwimy sobie grupkę czempionów. O, żeby się nie męczyli już. A, miksturę leczenia też sobie weźmiemy. Manę też. I idziemy szukać dalej przejścia do tej całej tundry. O, żmije są. Pierwszy boss. Może nawet szybkie były. Jeszcze jest szef. Tomahawk. Mikstura wzmocnienia. Super, manę też weźmiemy. Super mikstura leczenia. Trzymamy się cały czas w lewej krawędzi. Urny olewamy, tak jak zawsze. Przynajmniej na poziomie Nightmare. Nie czuję się zbyt pewnie tą Amazonką. Dlatego między innymi nie poszedłem na tego Nihladhaka, jak są te żmioszponowate, trujące węże. A tutaj śmiało sobie poradzimy. Dobrze, że ofensywę ma mocną ta Amazonka. Brakuje many. Dopóki przynajmniej nie pojawią się przeciwnicy z niewrażliwością na błyskawice. Okej. Okay. Manę sobie uzupełnię. I idziemy dalej. No chyba się jednak okaże, że powinienem iść dołem. O, idą. Mały procek, pomału. Mana szybko schodzi. Ale nie rośnie już też koszt many. Już więcej punktów nie mam jak dawać zarówno w ten elektryczny cios, jak i w furię błyskawic. Także z kosztem many stoimy w miejscu. Chyba żebym załatwił sobie jakieś sprzęty z bonusami do wszystkich umiejętności, albo do umiejętności z drzewka oszczepu i włóczni. Albo z umiejętnością do konkretnej... Znaczy z bonusami do konkretnej umiejętności, typu furia na przykład. Wtedy ten koszt by jeszcze wzrósł. Potrzebuję many. Ale podejrzewam, że nic takiego na razie nie będzie. No na pewno się znowu kończą oszczepy. Najemnik coś tam chyba wypatrzył. Lepiej się do niego wrócę. Nie będę walczył z przodu z jakimiś przeciwnikami, jak na tyle jeszcze są niepokonani. No. I wrócimy się. Jeszcze musimy przebadać tę lewą część. Czy czasami tam nie ma przejścia do tej zamarzniętej tundry? O! Jest! Zamarznięta tundra! Uzupełnimy sobie manę w pasku. I tutaj musimy znaleźć punkt nawigacyjny. Kurde, może skoczę po manę, co? Po więcej many skoczę oraz sobie odnowimy oszczepy.
No, poszukiwanie tego portalu może nam trochę jednak czasu zająć. Zobaczymy. 58 poziom cały czas. Oszczepy zregenerowane. Odporność na błyskawice 17. Mało jak na 3-slotowy talizman. Sprzedam. O, meteor, szybce rzucanie czarów słabe. No i trzeba kupić portale. Póki spojrzałem na to, bo w końcu zapomnę o tym. Te halabardy jakieś tu są? Słaba. Stanowczo trzeba kupić zwoje z portalami na maksa. Shift plus prawy, księga zapełniona. Ok. Wchodzimy do zamarzniętej tundry. Obawiam się, że tutaj już będzie masa strzelców. No, na pewno mogą być. Zarówno łucznicy, jak i magowie. O, ptasiory są. Ptasiory mogą być, spokojnie. To na luzie. Są stosunkowo wolne. Jakoś tak szybko się do ataku też nie pchają. Nie mają ataków dystansowych. O, te też mogą być. Dobrze, nie strzelają. Mogą być. Ciekawe, czy ci biczownicy tacy będą. Którzy nadają im takie agresywne statusy. Będę obchodził sobie naokoło, aż dojdę do fortyfikacji. I potem będziemy zataczać kółeczka w poszukiwaniu punktu nawigacyjnego. Czyli tak jak zawsze robię. Ojdź, ojdź, widziałem aurę. Widziałem aurę... No, tę zieloną taką. Przekonanie. Tylko tutaj się wysypało sporo przedmiotów. Możliwe, że bossa zabiłem z tą aurą. Chyba tak. No, a tam są fortyfikacje już na górze. Czyli teraz wzdłuż fortyfikacji, a i są łucznicy. Idziemy wzdłuż fortyfikacji, rozglądamy się cały czas za punktem nawigacyjnym. Mana szybko schodzi. No, nie widzę wrogów. No, tu już trzeba bardzo uważać na te strzały ich. No i co widzieliście? Spadł pocisk od katapulty i takie kolce jakby rozprzestrzenił tutaj. Jak się chodzi po tych kolcach, to otrzymujemy obrażenia od ognia. Niosę zbyt dużo akwipunku. No i zabij tego szkieleta, jak tak bardzo chcesz. O, 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 mamy szefa. Zaklęty ogień ma chyba. Nawet na pewno. Nie chciałbym, żebym nie trafił jakimś górnym pułapem obrażeń. Dobra, bojowy pas. No fajnie, że żółty, fajnie, że bojowy, ale siły, żeby go unieść, to ja raczej nie mam. Ze 110 pewnie wymaga, co? Tak jest, 110, bojowy pas. Dużo. Zielony to byłby z zestawu nieśmiertelnego króla. A jakże. Dobra, puszczamy salwę. Ojcy się tak przemieszczają jakby skokowo, tak jakby się teleportowali. To może oznaczać minimalnego laga, jeśli chodzi o download. Ok, przejdziemy się jeszcze przez środek, czy na pewno tutaj tego punktu... Ojdź, 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 może... Czemu ja zostałem zamrożony? Może mogą zamrażać tymi strzałami te szkielety? Przejdę się środkiem, czy czasami nie ominąłem tu gdzieś tego punktu. Tu jeszcze jakieś szkielety. O, i ta część planszy jest nasza. Runa poleciała. Jaki fuks, zobaczcie. Normalnie w terenie sobie chodząc znalazłem runkę która wypadła ze zwykłej białej istoty. Czyli co, wszystkie odporności, tak? W tarczy 22, w zbroi w hełmie 15. No i ma szansę na otwarcie rany, jeśli zostaje umieszczona w broni. Fajna runa handlowa, na pewno ją wykorzystam. Idziemy dalej. Runka super. Po runce jest runka mal. Potem ist. Okej. Okay. A przed runką runka pul, tak? Ci, co handlują na Battle.necie, to doskonale się orientują w tych sprawach. Nie, żebym ja był jakimś tam super wielkim handlarzem na Battle.necie, no bo takim to na pewno nie jestem. Ale jakieś takie podstawy ogólnie mam, także coś tam mi się czasem uda wyhandlować. Spetu. To nie.
szukamy tego punktu nawigacyjnego cały czas. Potem wszedłbym chętnie na drogę starożytnych, Orun Katal, i tam też bym sobie zaznaczył punkt nawigacyjny. Na drodze starożytnych też mogą być urny, których będę unikał. Skamieniała różdżka. Co ona takiego ma? Nic nie ma fajnego. Jak się przyzwyczaiłem teraz do gry, to moją zabójczynią. Ona jest dużo szybsza od tej Amazonki, jeśli chodzi o szybkość poruszania się. I ta Amazonka, jak ją teraz załączyłem, to mi się wydaje taka jakaś ociężała, jakby w ciąży chodziła. No ale to nic, dajemy radę. Szkielety padają, a my szukamy punktu nawigacyjnego. Fajnie by było jeszcze manę jakąś znaleźć. Głowa. Głowa plus jeden do trująca nowa. No drogie by nawet było, ale nie będę tego podnosił. Nie potrzebuję kasy za bardzo w tej chwili. I chyba już kasy za bardzo nie będę potrzebował. Nie na Battle.necie, gdybym grał na singlu, tak jak grałem tym moim paladynem, to tam cały czas dbałem o kasę, tak zbierałem te potencjalnie drogie przedmioty. I dobrze robiłem, bo tam nie wiem, czy pamiętacie, jak już kończyłem ten piąty akt, tam walka ze starożytnymi, poszukiwanie Bala i tak dalej, to już tak często tego najemnika wskrzeszałem, a musiałem go wskrzeszać, bo mi zapewniał dodatkową obronę z aury. Już tak często go wskrzeszałem, że po prostu ta kasa się kończyła. Każdy przedmiot był na wagę złota taki droższy. Bo zapewniał dodatkowe wskrzeszenie najemnika, jakby co. Na Battle.necie to to już tak fajnie, znaczy tak fajnie, to to może złe słowo, no to już tak po prostu nie działa. Aż takich problemów z kasą nigdy nie ma. No, kasa w Diablo 2 ogólnie nie ma wartości za bardzo. Nie znaleźli po prostu dobrego sposobu na odsysanie tej kasy z gry. Bo ta kasa to potrafi zalegać w olbrzymich ilościach na serwerach. U wszystkich graczy, jak się ich tak weźmie do kupy. Okej. Okay. Kolejny fragment mapy opanowany. Przechodzimy przez drugie fortyfikacje i teraz za nimi będziemy szukać punktu nawigacyjnego. Lepiemy ich tutaj wszystkich. Mamy pół paska z poziomem. Mana się skończyła ogólnie. To niedobrze. Zaraz będę musiał do miasta zajść. Jeszcze załatwimy tę grupkę szkieletów tutaj. O, wypadła mana. No to jeszcze nie idziemy do miasta. Jeszcze nie teraz. Wracaj się, procek. Trzymaj się fortyfikacji. Dobra, kliknąłem manę. Tych sobie załatwimy z bliska. No, wyrzućcie mi jeszcze jakąś manę, żebym nie musiał do miasta iść. Zawsze mógłbym gdzieś tutaj znaleźć ten punkt nawigacyjny. Super by było. O, o, o! Jest mana. Dobrze. Dobrze, dobrze. Jeszcze do miasta nie idziemy. Łyknę sobie ją. Oszczepy też się jeszcze nie kończą. Okej. Okay. No coś bossów specjalnie dużego tu nie ma. Runiczne berło mogłoby mieć umiejętności dla paladyna, mogłoby być drogie. No a skoro idę do miasta, to sobie zgarniemy to runiczne berło jeszcze. Okej, okay. Manę musimy przede wszystkim kupić, zobaczyć co to za berło. O jajku, słabiutkie. Zobaczymy sobie ten bojowy pas. O, fajne odporności ma nawet. A poza tym nic takiego ciekawego, sprzedajemy. Sprzedajemy. Odporności miał fajne. Runka UM wpadła. Żebym teraz tylko nie padł z runką UM. Nawet jakby mi ta Amazonka padła, to wszystkie cenne przedmioty, runy, które mi się udało do tej pory zebrać różnymi postaciami, to jednak trzymam na postaciach, które nie walczą, no nie? Na takich postaciach transportujących, tak zwanych mułach. Także nawet jak te postacie hardkorowe giną, to i tak pomału się te sprzęty gromadzi, no nie? Jak się startuje nowymi postaciami, to mają już zdecydowanie łatwiejszy start dzięki tym sprzętom zgromadzonym w takiej jakby zbrojowni. We wspólnej zbrojowni. No ja zawsze sprawdzam te halabardy jednak. Nie, tym razem nic ciekawego znowu. Wracamy szukać punktu nawigacyjnego. No.
Szkielety padają. Nadkruszony rubin, nie biorę. Rubin to chyba do transmutowania tych szaeli. Nadkruszony rubin. Runek szael. No jak tak dalej pójdzie, to dojdziemy w końcu do podnóża góry Area. To znaczy może nie do podnóża góry, bo ja cały czas tak pomału na tę górę wchodzę niby. Ale nie, jeszcze jedne fortyfikacje mamy. No, trzymajcie kciuki, żeby jednak gdzieś tutaj już był ten punkt nawigacyjny. To bym mógł się od razu w tego. Od razu byśmy mogli zrobić zwrot na północ z powrotem i sobie wejść na drogę starożytnych. Ale nie widzę tu, no nie widzę. Idę na razie tak przy tych fortyfikacjach jeszcze. Oj, dużo łuczników. No, zamrożenie mają. Jak mnie taka salwa trafi, to mnie jeszcze spowalniają i utrudniają mi odejście od drugiej salwy, którą mogą we mnie wypuścić. A i tak ja mam fajniejszą salwę. Dobra, leczenie może być. Jak tam bana? Kończy się szybko. Pyk. Okej, klepiemy ich. Zanim zacznę kolejny odcinek, jeśli przeżyję oczywiście, to już raczej na 100%, znaczy na 100%, no chyba, że znowu zapomnę. No ale będę chciał jednak sobie przełożyć z innej postaci tę halabardę czteroslotową oraz odpowiednie runy. I zrobimy sobie to słówko runiczne, olśnienie. Żeby ta mana się szybciej regenerowała. Tutaj nie wchodzimy. Tu nie wchodzimy. Jak to się nazywa? Piekielna czeluść. No i nie ma tego punktu nawigacyjnego tutaj. No nie ma, no. Dwie trzecie poziomu prawie zdobyliśmy. A punktu nawigacyjnego. Jak nie było, tak nie ma. No nic, to pozostaje nam przejść przez te ostatnie fortyfikacje, bo to już chyba ostatnie będą. I będziemy szukać na tym ostatnim fragmencie mapy. No tam już będzie musiało być. Chyba, że gdzieś ominąłem, no ale nie sądzę. Już tak starałem się w miarę dokładnie przechodzić. Nawet bardzo dokładnie. O, 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 jest, jest, dobra. No, musimy znaleźć teraz portal. Znaczy punkt nawigacyjny na drodze starożytnych. Idziemy prosto do centrum. Znaczy, no, do centrum, jeżeli chodzi o ten kierunek północny. Tam będzie wejście już na drogę starożytnych. Szedłem w kierunku centrum i w efekcie dotarłem do krawędzi. Jakiś boss pilnuje coś? Tak jest, grupka czempionów. Słabi. Tę urnę można otworzyć jakby co, z niej na pewno nic nie wyjdzie. Manę sobie pozbieramy. Urna. Strzały wypadły, no super. Pewnie któryś z tych szkieletów zgubił kołczan ze strzałami. Okej, wchodzimy na drogę starożytnych i zachowujemy wielką ostrożność. Najbardziej się tutaj należy obawiać tych minotaurów z toporami. O nie, no niewrażliwość na błyskawice, no ludzie, no, no nie, no, ale dobrze, że szybko padają. Gorzej jak wylosuję jakiegoś skomplikowanego bossa i nie będę mógł go taką fajną salwą zgasić. Najemnik będzie musiał kombinować, prastara tarcza. Niosę zbyt dużo akwipunku. No, ciekawe ile slotów ma, no ale nie, no ja jej nie uniosę i tak. Idziemy dalej. Wzdłuż krawędzi. Kurde, te strzelające tu są. Najemnik musi sobie z nimi radzić. Dobrze, że te kolczaste szczury jakoś specjalnie za mną nie biegną. One raczej takie stabilne są. Jeżeli chodzi o miejsce pobytu chwilowego. No, zabijaj ich. No mógłbym zresetować tę mapkę też, jeszcze raz się zalogować, może by nie było tych naznaczonych. No ale zobaczymy, mam zaplecze już tutaj.
Może nie będzie tych minotaurów z toporami. Więc moglibyśmy się jakoś tutaj przeciskać, no nie? Może przy odrobince szczęścia znajdziemy ten punkt nawigacyjny. No chociaż ten punkt nawigacyjny, żeby tu znaleźć bez większego problemu. No, pomału procek. Oj, coś tu idzie z jednej strony, z drugiej. Kasim, mój dzielny najemnik Kasim. Jest talibem. O, właśnie. Urna! No, urny na pewno nie otwieram. No, może tutaj. Jest punkt nawigacyjny, super. Przedostatni punkt nawigacyjny. No dobra, zostawmy to może tak jak jest teraz. Teraz tak, zastanawiam się, czy przelosować tę mapkę od razu, iść na Nihladhaka jeszcze w tym odcinku. Moglibyśmy tak zrobić w sumie. Fajnie by było już mieć tego Nihladhaka z głowy. Kurde, z tymi wężami tam, no. Może mi teraz ich nie wylosuje. Malach. Ojdź, chyba laga mam. Mistrzostwo w ładaniu błyskawicami, ogniem. Zamrażająca zbroja. Plus 3 do mistrzostwa we władaniu ogniem. Fajne. Dobra, dwa klejnoty zostawiamy na pewno jako element handlowy na Battle.necie. Później to przełożę na jakąś inną postać transportującą, która zajmuje się klejnotami właśnie takiego typu. O. I co, przelosujemy sobie chyba tę mapkę, co? Zobaczymy, co ma Delarue tu jeszcze. Nic ciekawego. Okej, przelosujemy. Czyli co, wychodzimy z gry. Stworzymy jeszcze jedną grę na koszmarze. Nazwa gry Klocek. Klocek. Spróbujmy raz jeszcze. No, może nie będzie tych węży. Salę bólu. Znowu musimy znaleźć przejście. Gdzie nam teraz wylosowało? Ten punkt chyba na północy, nie? To jest... Strażnik Świątyni to tam nic. To jest bardziej północny zachód. Kapliczka napełnienia. Teraz gdzie może być przejście dalej? No to jest pytanie. Pójdziemy sobie... Chociaż może tu blisko będzie, co? Przy odrobinie szczęścia. Już planowałem iść na dół jednak. Znaczy na sam dół. Wydaje mi się, że na dole będzie. No. Albo z lewej strony. Dobra, pójdziemy. Przed tym z dołu szedłem do góry, trzymając się lewej krawędzi. Teraz też się będziemy trzymać lewej krawędzi i idziemy na dół. Zobaczymy. Oj, są te... Aj, są ci łupieżcy. Mogą bardzo skutecznie przerywać mi ataki. Jeszcze zatruwają. Jak we mnie plują, to wiecie, to o czym mówiłem już wcześniej, że animacja tego pocisku jest, mojego, tej błyskawicy, ale tak naprawdę tego nie ma. Ona nie zadaje obrażeń wtedy. Trzeba uważać, żeby właśnie wypuszczać te błyskawice wtedy, kiedy nie otrzymujemy obrażeń. Dlatego te zygzaki też tak robię. Tu jest chyba ok. I też słabo widać te małe istoty. Nie bardzo widać, czy one tutaj są jeszcze gdzieś w pobliżu, czy nie. Tu jest ogólnie ciemno w tych salach bólu. Dobra, dotarliśmy do narożnika. Obrwałem z zamiecią. Od jakiegoś hierofanta pewnie. Zaraz go znajdziemy. Oj, oj, dużo ich tu biegnie, dużo. Jeszcze mnie ostrzeliwują tym zimnem. Trzeba uważać. Długo nawet to zimno trwa. Dobra, puścimy tutaj salwę i pozbędziemy się tych hierofantów. Dobra. Jeszcze mi jakiś tutaj puścił. Zamieć. Okej. Wciąż żyje. Idziemy. O, znowu ich dużo. Salwa udana. Wszyscy padli. Gdzie jest hierofant? Gdzie jest hierofant? No widzę go, strzela na dole tutaj. Ach, tylko żebym nie zwabił kolejnych tych małych łupieżców, jak tak idę. W
kierunku tej prawej strony tam. No, żeby tylko tutaj było to przejście dalej. Jak będę miał... O, i tu jest ten boss w ogóle. No, zostawi coś ciekawego. Wykonane z rekini skóry buty. Jakie my w ogóle buty mam? Tutaj w ogóle jest trzy przebieganie, chodzenie 10%, ale mówię, ta moja zabójczyni to jednak ma dużo większego speeda. Ale głównie dzięki tej swojej umiejętności z drzewka, zwiększenie szybkości, czy jak to się tam zwie, która zwiększa szybkość ataku oraz właśnie szybkość poruszania się. Jeszcze jakby dostała jakieś butki na talii albo coś takiego, one mają 40% zwiększoną szybkość poruszania się. No to masakra by wtedy była. Wtedy ciężko czasami taką postać kontrolować, jeżeli chodzi o ruch. Ale można się przyzwyczaić i wtedy to jest super element defensywny. No dobra, tutaj nie widzę jednak tego przejścia. No to nic, słuchaj, znowu te zamiecie tutaj puszczają. Widzę manę. Dobra. Padł. Jeszcze jeden hierofant na pewno tu gdzieś jest. Widzę go. Widzę. Padł. Okej. Oj, ci do mali upieżcy. Padli od jednej salwy. Ale więcej ich jest. Gincie. Dobra. Widzę manę tu jeszcze. No i teraz pytanie. Gdzie jest to przejście dalej? Na pewno jest gdzieś zawsze na obrzeżach mapy. Jeżeli szukacie przejścia, na pewno nie ma co iść środkiem. To samo z punktem nawigacyjnym. No, tylko żebyśmy nie mieli tych węży. No, jeżeli teraz będą te węże znowu, to chyba sobie poza nagrywaniem jakoś po prostu dojdę na ten poziom. Jak zobaczę w końcu, że nie ma węży, to wtedy to nagrywanie włączę, bo się zanudzicie tutaj. Znaczy, nagrywać pewnie będę na wypadek, gdybym zginął, żeby to było na nagraniu, no nie? Ale po prostu nie będę publikował potem już tych fragmentów, jeśli będę chodził i się będzie okazywało, że znowu ciągle są te węże trujące. Chyba, że teraz zrobili tak, że zawsze te węże tam są. Jejku, to by było straszne. Albo jeszcze inaczej zrobimy. Nawet jak te węże teraz będą, to i tak tam pójdę walczyć. Może się to bardzo źle skończyć, no ale... No zobaczę jeszcze poczekajmy. Na razie trzeba znaleźć przejście niżej. O, dużo tego, dużo. Dobra, stanowczo mniej. A i niepotrzebnie wcisnąłem manę, właśnie zdobyłem poziom. I mi się wszystko uzupełniło automatycznie. No, teraz szansa na blok na pewno spadła. O 1%. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze żywotności. 820 życia. Ładnie. I co? Jeszcze trochę zwiększymy obrażenia. Maksymalne 1701. Tutaj do 904. A ile pocisków? 7 wiązek. Masakra. Rodela, czyli tarcza dla paladyna. No. Fajnie by było to przejście jednak znaleźć. Hierofanta zaciukamy. Oszczepy się kończą. Co mi się średnio podoba. O, może tym razem będzie ta złota skrzynka tutaj. Znowu tak się zaczyna ten obszar, tak jakby ta skrzynka miała tutaj być. Mana wypadła. Gin. Dobrze. Jest okej. Aerlinowa tarcza. Kurde, no powinienem sprawdzać takie rzeczy. W ogóle many nie mamy. Idę. Idę po manę. Od razu sobie uzupełnimy oszczepy. Co to za buty? Słabiutkie. Amulet. Słabiutki. I dwa pierścionki po drodze wpadły. Słaby. Słaby. Mana. I zawsze będę te portale jednak sobie uzupełniał.
żeby pewnego razu się nie okazało, że portalu nie mam, jak będę gdzieś uciekał przed jakimś bossem strasznym. Okej, okay, reparacja, sprawdzamy, halabarda jest słaba, jakieś zbroje można sprawdzić, też słabe. Miejsce na klejnot w hełmie. Słabe wszystko. Wracamy. No, czy tutaj będzie ta złota skrzynka, czy to znowu takie krótkie? Nie, to jest to długie. To jest takie dłuższe pomieszczenie, czyli tutaj będziemy mieli złotą skrzynkę na pewno. Majdź, dużo ich tu jest. Bardzo dużo. Przerywają mi te ataki tymi plujkami swoimi. No, ale już daliśmy radę. Kontrolujemy sytuację. Jeszcze ich tutaj kilku zostało. Ale to już nie problem. Topas bez skazy. O, bierzemy. Katowski miecz wypadł. Jest złota skrzynka. A w skrzynce? Wow, 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 wow. Włócznia do rzucania. No, włócznie do rzucania to powinienem sprawdzać. Zwłaszcza, że ma bardzo dużą szybkość ataku. Na pewno wykonany z rekiniej skóry pas sprawdzimy też. I na pewno sprawdzimy kolcze buty. O! No, ładna skrzynka. O dziwo, nawet złote skrzynki czasami potrafią być fajne i wypluć fajne przedmioty. Co się rzadko zdarza. Zazwyczaj wypluwają z siebie masę przedmiotów, ale to jest masa takich bezużytecznych przedmiotów. Jakaś tam kasa, miksturki. Czasem jakiś klejnot poleci. Magiczne, beznadziejne przedmioty. Ale teraz ładnie wypluło. Ametyst nadkruszony. Do transmutowania run Amn. Runy Amn to ja wolę zbierać jako runy handlowe też, więc ich nie będziemy transmutować. Także nadkruszony ametyst zostawiamy. W spokoju. Oho, mana. Idziemy jednak na północ. No, czyli gdzieś będzie na górze. Kurde, no i zły kierunek obrałem, się okazało. Gdybym poszedł zgodnie z ruchem wskazówek zegara od tego punktu nawigacyjnego, to już byśmy dawno znaleźli to przejście na dół. No ale trudno, dobiliśmy sobie znowu trochę expa. Aż tak ciężko przecież tutaj nie jest, no nie? Na pewno zdecydowanie ciężej będzie podczas walki z Nihrathakiem. Będę musiał ostro kombinować, jak wyciągać tych wrogów stamtąd, żeby mi nie zasunął z wybuchu zwłok. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię. Coś tam się wymyśli na poczekaniu pewnie. Najwyżej zaszarżujemy na niego, tak żeby go szybko tymi błyskawicami zdjąć. A taka szarża w trybie hardcore, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, tutaj widzę, są jeszcze wrogowie masowo. Musiał iść, cofnij się, procek, jak on mnie klepnął. Dobra. Mamy jakąś miksturę z leczeniem? Nie mamy zbytnio. Tutaj są. Oj, dużo ich idzie. Tutaj też dałem najemnikowi miksturkę. Oj, znowu ich dużo. A ci teleportacje mają jeszcze. Okej, okay. Rubin bez skazy, bierzemy. Już jest wszystko pod kontrolą. Najemnik tam oślepił ich masowo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. O, mamy miksturkę z leczeniem. Dziki topór w ogóle wypadł. Dziki topór mnie nie interesuje. Okej, okay. O, tu jest jeszcze hierofa. Za słupem się schował. No i tego trzeba zgasić. No, chyba wszystko tutaj, co? Mikstura leczenia jeszcze poleciała. No i mana by się znowu przydała. Tu mnie jeszcze ostrzeliwuje jakiś gnojek mały. Gdzieś tutaj zaraz powinno być zejście na dół. No i się okazało, że obszedłem całe sale bólu naokoło. No ale znaleźliśmy. Salę nieszczęścia. Dobra, idziemy po miksturki z maną. No i nie wiem teraz, co z tymi wężami robić. Jeżeli będą, oczywiście. Najpierw może zidentyfikujmy sobie przedmioty. Pasek, słaby. Buty. Słabe.
pierścionek słabiutki, no i ta włócznia, ciekawy. No fajnie, że zwiększona szybkość ataku, no ale poza tym to nic ona fajnego nie ma. Dokupimy sobie jeszcze więcej many. O! Zostawimy klejnoty? Nie, no dobra, idziemy. Od razu zorientujemy się, czy te węże są. Może ich nie będzie i nie będę musiał decyzji podejmować. Bardzo się boję tych węży. Są łucznicy na pewno. To nic strasznego takiego. Znaczy, łuczników to ja ogólnie nie lubię, jak gram Amazonką. Są też ci łupieżcy tacy, to też nie jest źle. Ale węży chyba nie ma. To było dobre. No ale ostrzeliwują i spowalniają. No ładnie, będę musiał znowu zygzakami biegać. I co jakiś czas zapodawać im takie salwy. Ha, są szamani. Od tych łupieżców małych. No, trafiliśmy od razu na nich Radhaka, zaraz się okaże. Zaraz się wszystko wyjaśni. Nie, to nie tutaj. Już by się chyba załączył quest, co? No tutaj nie ma nich Radhaka. Ale przejdziemy się kawałek. Może jakaś grupka czempionów. Ojejku, są te pająki jeszcze straszne. Ogólnie sporo istot z trzeciego aktu. Zarówno ci łupieżcy, jak i pająki. Chociaż takie pająko-podobne istoty nawet w pierwszym akcie mogły chodzić tam. Przed Andariel, pamiętacie? Pewnie. Urny na pewno nie otwieramy. Pewnie mają potężne trucizny te pająki. Na pewno ci łupieżcy mają trucizny. Najemnik mi to zaraz padnie od tych trucizn. A ja za bardzo mikstur leczących nie mam. Dwie mi zostały. No nic, idziemy dalej. No powiedzmy, że pójdę sobie teraz w lewo. Kosa bojowa to nieważne. Nie, to jest bojowa włócznia w ogóle, nie kosa bojowa, co ja wygaduję. Idziemy w lewo. Idziemy w lewo przy odrobince szczęścia. Tylko nie idę jeszcze w lewo, trzeba najemnika odtruć stanowczo. Od razu sobie dokupimy trochę mikstur leczących. O, i z maną też. Okej, idziemy. Nie wiem, kiedy się reparowałem ostatnio. Mam nadzieję, że mi się włócznie zaraz nie skończą. Znaczy te oszczepy, a nie włócznie. Nie wiem też, jak z kluczami stoję. Teraz mi się przypomniało, jak wypadł ten kluczyk. Klucze, 7 sztuk. Można by jakieś podnieść sobie. O. Jest mana. Bojowa włócznia. Ale nie ma tych węży, no całe szczęście. Chyba, że osobno może być szef tych żmioszponowatych istot wygenerowany, jak to na niektórych lokacjach bywa, tak zupełnie niezależnie. No, by nie. No, to jakby bez problemu. No, czy Nihradhak jest tu? Jest tu. No dobra, jejku. Wyłączymy mapkę, żeby mnie nie rozpraszała. Fajnie by było powyciągać jak najwięcej wrogów tutaj, żeby jak najmniej zwłok miał jakby czego. Tylko, że sporym zagrożeniem jest to, że Nihradhak się czasami lubi ostro teleportować. Może się teleportować w takie miejsce, gdzie jest masa zwłok. No i wtedy jest wielki problem. Trochę za blisko pokonuje ich tam. Za blisko Nihradhaka. Muszą gdzieś tutaj ginąć. Może oni szybko podbiegają, ja tam puszczam jakąś salwę i oni giną od razu. Mają mało życia. Ale to, że mają życia, to dobrze, bo siła wybuchu zwłok zależy właśnie od życia od życia tych zabitych istot. Jakie miały one za życia. Dobra, zwapmy je tutaj. Trują mnie cały czas. Tam przed Nihradhakiem sobie są jeszcze te takie charakterystyczne demony, które zawsze przy nim są, które on nawet może produkować sobie, czy przyzywać, czy jak to zwać. A i z tymi łupieżcami. O, zejdziemy go od tylca. Szamana trzeba tej załatwić. Dobra. Są super mikstury leczenia, fajnie. Partyzana unikatowa. Po co mi ona? Po co? Nie no, partyzana jest słaba, ja jej nie będę... Chociaż partyzana to jest ta... Nie no, to będzie to słabe, no. Nie, tego nawet nie podnoszę.
Na pewno najemnik ma lepsze, ma lepszą tę halabardę magiczną niż ta unikatowa partyzana. Kurde. No te szkielety za mną raczej nie pójdą, co? Chociaż może pójdą. Idą, idą. O, 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 lodowy pomiot. Lodowy pomiot. To jest właśnie ten typ istot, który tam zawsze stacjonuje przy nich Rathaku. Jak ta trucizna działa? Ale to jest taka trucizna, ona jakichś kolosalnych obrażeń nie zadaje, ale trwa bardzo długo i to jest takie dosyć destrukcyjne, bo jak coś zadaje obrażenia bardzo wolno, to się na to nie zwraca uwagi i się o tej trucizni nie zapomina, gdzieś idzie i nagle, jak jest zagrożenie jakieś, to się okazuje, że tego życia już bardzo mało macie od tej trucizny. Trzeba na to też zwracać uwagę. No, ten szkielet, fajnie, żeby tu podszedł. Dobra, zabijemy go już tu. Nie wiem, ten Nihlat Hag. No i zobaczcie, niby atakuje, ale nie zadawałem mu obrażeń, przelewali mi ataki cały czas. To jest to właśnie. Jaka ta trucizna jest potężna, może jakieś antidota powinienem wziąć tutaj. Jak to zrobić? No bo takiego pająka na pewno da się jeszcze stąd wyciągnąć. Ten najemnik głupi, żeby nie zabijał teraz tam czasami ich. Znaczy jest też taka możliwość, że jak puszczę salwę w kierunku tej masy przeciwników, nie no, muszę iść pod trutki, bo to nie ma sensu, to po prostu ten Nihlat Hag bardzo szybko padnie, no, po prostu od tych wszystkich błyskawic. No ależ tak mało życia to nie ma z drugiej strony, no. Obawiam się, że z dwa wybuchy zwłoki leży, bym musiał serię fioletowych wciskać, jak on będzie próbował tych zwłok używać. Dobra, podejście kolejne. Musimy tego Nihlat Haga jakoś tutaj unicestwić sprytnie. Ale to też kurczę. Dobra, zabijmy też. Ojej, tutaj dużo jest jeszcze tych pająków. Nihlat Hag. Przynajmniej nie jestem zatruty teraz. No, żeby mi tylko nie walnął z wybuchu. Kurde, ja muszę mieć cały czas życie na maksa. Żeby przeżyć te wybuchy zwłok. Oni mi tak pomalutku, tutaj jakieś zatrucie, tu jakiś strzał z tej plujki, coś i to życie tak pomału schodzi. Dobrze, że nie widać klątwy tej mocy całej. Bo wtedy ten wybuch zwłok byłby jeszcze potężniejszy. A powiedzmy, że w tym miejscu mogę ich zabijać. Taka jakby granica jest. Tylko bez wybuchu zwłok mi tutaj najemnik prawie padł. Nie wiem od czego zbytnio. Pewnie od trucizny. Kurde, może go odtruję lepiej, co? Najemnik będzie miał chyba teraz 85% odporności na błyskawice, tak jest. 85%. Głupia głowa, fajnie by było sprawdzić. Miejsca za bardzo nie ma. Czy dla Lukiego byłaby fajna? Nie, nie byłaby fajna. Dobra, jak załatwić Nihlat Haga teraz? Ogólnie to nie da się wyprowadzić wszystkich od niego, bo on cały czas sobie może produkować więcej tych istot tam. No chodźcie, tu chodźcie, żeby chociaż ich tak trochę mniej było. Najemnik nie zabija ich jeszcze, niech podejdą bliżej. Ogromny topór. Ach, chodzą tu cały czas. Najemnik zatruty. Co go tutaj właściwie truje jeszcze, tak? O, mało ich już jest. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Jest, padł momentalnie. Jaki on był słaby. Okej, okay, Nihlat Hag załatwiony. O, tak pewnie przesadzałem, ale kurde. Powiem wam, że złe doświadczenia mam, jeżeli chodzi o Nihlat Haga. Może nie ja osobiście mam złe doświadczenia, ale wiele razy jak grałem z innymi ludźmi, no to byłem świadkami właśnie śmierci od wybuchu zwłok. Właśnie praktycznie zawsze na Nightmare. Dobra. Nihlat Hag w każdym razie jest
załatwiony. Super. Kolejny ważny etap za mną. Już na pewno na tego Niflathaka nie będę wracał. No, przynajmniej na Nightmare. Huch. No okej. Okay. Mamy manę, mamy jakieś miksturki. W tym miejscu zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku będziemy musieli jakoś załatwić starożytnych, ale to nie powinno być trudne, bo na pewno dołączę się do jakiejś grupki, która mi pomoże tych starożytnych załatwić. Albo zawołam jakiegoś kolegę, coś takiego silnego, on tam spieszę tych starożytnych ostro. Zaraz, co ja tu jeszcze chcę zrobić na koniec? Chciałem zobaczyć halabardę, słaba jest. Zbroje też nie za ciekawe. Wpadła nam runka RAL, też element handlowy. O, możemy zrobić sobie doskonały rubin, też go przełożę pewnie na inną postać potem. No i co, w tym miejscu zakończę odcinek. W następnym odcinku, jak dobrze pójdzie, to właśnie zabiję, znaczy nie ja zabiję, tylko pewnie ktoś mi zabije tych starożytnych, a ja już pójdę sobie osobiście na Bala. Zaznaczymy ostatni punkt nawigacyjny i postaramy się załatwić Bala, a tymczasem żegnam was, na razie, trzymajcie się.